Dobry drugi stan zachowania. Proszę zobaczyć, jaki jeszcze jest zachowany połysk zegarowy na powierzchni. Patyna niezbyt równomierna, głównie na odsłoniętych fragmentach, ale dzięki temu mamy przebłysk jasnej powierzchni mędniczej w osłoniętych z kolei zakamarkach. Mniejsza patyna na stronie z orłem, na awersie i tutaj widzimy też, jak ładnie zachowany połysk, do tego dobry relief. Bardzo atrakcyjna sztuka złotówki 1839 roku.